Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale ten czas leci. Wydawałoby się, że dopiero co obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dziś, dziś już mamy czwartą niedzielę wielkanocną. W naszym kraju obchodzimy dziś także święto Konstytucji 3 maja. Czas rzeczywiście ucieka nam nieubłaganie, dlatego nie przedłużając, rozważajmy Słowo Boże, które Kościół proponuje nam na dzień dzisiejszy. Jezus w trakcie swojego nauczania, rozmawiając czy to z uczniami, czy z faryzeuszami, czy z uczonymi w piśmie lub tłumami, niejednokrotnie używał względem siebie wielu różnych porównań. Mówił o sobie jako o chlebie życia, jako o krzewie winnym światłości świata, drodze, prawdzie i życiu, czy dobrym pasterzu. W dzisiejszej Ewangelii jednak mówi o sobie jako o bramie owiec. Co to może oznaczać? Otóż, próbując wejść do naszego domu czy do jakiegokolwiek innego budynku, zawsze musimy przejść przez bramę lub drzwi. Podobnie, wjeżdżając na jakąś posesję, pierwsze co robimy, to szukamy bramy wjazdowej. Nie jest to jednak jedyna funkcja, jaką spełnia brama. Otóż brama ma chronić także przed złodziejem, przed nieprzewidzianym gościem, przed. Osobą, która chciałaby się włamać do naszej własności. Stosując analogię, możemy powiedzieć, że to Jezus jest taką bramą. Bramą do nieba, bramą do życia wiecznego. Tylko z nim, przez niego i dzięki niemu możemy do Królestwa Wiecznego wejść. Jak to zrobić? Odpowiedź wydawałaby się prosta. Wypełniać przykazania Boże, słuchać nakazów Jezusa, iść zawsze Jego drogą. Ale jak się przyjrzyj mojemu życiu, czy to wszystko wychodzi zawsze tak idealnie? Dobry Boże, daj mi tak przeżyć moje życie, abym nie był złodziejem wdzierającym się na siłę przez te bramy, ale abym, słuchając Twojego głosu, gdy ujrzę Cię już twarzą w twarz, wszedł jako domownik. Przez te bramy, którą jest Chrystus, do Twojego życia wiecznego.